Cześć, nazywam się Wiktoria, studiuję w Sopockiej na kierunku ekonomia dualna na czwartym semestrze. Wybrałam Polskę, bo jest bardzo kulturowo podobna do mojego kraju. Dlaczego kierunek ekonomia? Bo wybrałam taki kierunek, jaki na pewno... Jezu, a można o tym nie mówić? Można. Bo to po prostu wypadkiem. W ogóle by nie trafiła w życiu na ten nie poszła kierunek, bo nie umiem liczyć. Że trafiła na takich ludzi, jakie powiedziały, że Wiktoria. Iść na ekonomię dualną i będziesz mieć załatwione życie. Jezu, wy to nie wstawicie? Powiem tak, że ekonomia dualna to jest bardzo, bardzo wygodny kierunek dla studentów, jakie chcą już wiedzieć, nie, jakie chcą zobaczyć, jaka praca jak wygląda. Bo Sopocka Akademia Nauk Stosowanych pomaga studentu, każdemu studentu, znaleźć pracodawcę, znaleźć firmę dla stażu i pomaga znaleźć praktyki. Czyli w każdym semestrze każdy student ma możliwość, no jak każdy student, student kierunku ekonomia dualna, ma możliwość trafić w różne biura. Teraz mam taką możliwość, że moje staże odbywają się w Sopockim Urzędzie Miasta, w oddziale promocja i komunikacja społeczna. Ja wcześniej nie wiedziałam, że w Sopocie na dzień po kilka rzeczy dzieje się w takim sensie jak koncerty, jakieś wydarzenia, no coś ciągle tutaj dzieje się. No jednak tylko nie na wszystkie uda się trafić, a pójść. Ale Sopot jest bardzo sportowym, kulturowym miastem. Praca, jaka nie polega na tym, że musisz siedzieć i ciągle jedno to samo robić. Student, jaki studiuje i pracuje, to jemu już na pewno od samego początku polega na tych pieniądzach. Czyli no, to pierwsze będzie w rankingu to te pieniądze. Jasne, żeby pieniądze, żeby mieć, zarabiać dobrze pieniądze, to potrzebno mieć dobre doświadczenie. Naprawdę, ja przez tych 2 lata spotykam tylko tych ludzi, jaki są bardzo miłe, bardzo pomocne, bardzo otwarte. Ja nie spotykała za ten czas innych. Ale na studiach czy w ogóle w Polsce? I studia, i w Polsce. Nie wiem, może mi to po prostu szczęśliwe. Ale jest takie. Mi na razie wszystko podoba i wszystko pasuje, to nie temu, że nagrywacie, ale tak naprawdę, bo ja porównam trochę z innym stopniem, z innym miejscem. A powiem pani szczerze, że co by człowiek nie robił komfortnego i dobrego dla innego człowieka, jednak trudno dopasować. Czyli jeżeli ktoś już wyjeżdża, to on ma już rozumieć, że może coś być nie tak. Ulubione to w sensie, jaki mi najbardziej podoba się. To miłość. Nie wiem czemu, ale miłość. Nawet jeżeli jakoś dzień idzie nie tak, jakby chciałam, mówisz miłość i no, wszystko to zalety są. Planujesz nauczyć się za kordonem, to Sopot i Sopocka Akademia Nauk Stosowanych dopomoże tobie znajty swoją profesję, pracodawcę ta підтримує тебе в твоєму виборі. Тільки зрачки були великі.